dobry, nazywam się Jerzy Rajkow-Krzywicki i postanowiłem prowadzić vloga. Od ponad półtora roku prowadzę w ogóle vloga takiego pisanego z literkami. Ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach vlog jest fajniejszy. We found a faster route via Karmelitska, which saves 4 minutes. Bardzo? To take the faster route, tap accept. Akceptuję. Zasłucham sobie teraz surówki, czyli takiego tylko ustawione poziomy, natomiast nieobrobionego nagrania naszej nowej płyty, czyli nowej płyty zespołu Tezis, którą nagraliśmy w zeszłym tygodniu w 5 dni w Owczarach u Marcina Prusiewicza na setkę. I było bardzo fajnie, w sensie po raz pierwszy jako zespół nagrywaliśmy wszystko na setkę. Ja już pomijam, że to jest super metoda na uzyskanie jakiegoś takiego zespołowego brzmienia i tej energii, która między ludźmi się rodzi, jak się gra wspólnie muzykę na żywo. Ale przede wszystkim to jest super oszczędność czasu, jest niesamowita, bo w 5 dni nagraliśmy 7 kawałków. A poprzednią płytę, którą nagrywaliśmy na ścieżki, to myśmy nagrywali chyba rok. Niesamowite emocje w tej muzyce słychać. Ja już nie mówię, że nasz wokalista Kacper Gugała napisał teksty, które są bardzo osobiste i bardzo są poruszające. A ja bardzo lubię takie teksty, a ponieważ u nas w zespole wokale są po polsku, no to od razu, jak gdyby od razu te teksty trafiają do trzewi. Pracowaliśmy po raz pierwszy z producentem muzycznym, z naszym kolegą Kacperem Kempistym, którego możecie na przykład znać z zespołu Forma. No i to są najlepsze kawałki, jakie nam się kiedykolwiek udało napisać i zaaranżować, w sensie pod kątem aranżacyjnym i pod kątem wykonawczym. Ten tryb pracy i fakt, że właśnie z Kacprem pracowaliśmy jako producenty muzyczne, wycisnął z zespołu i z każdego z nas to, co najlepsze. I to strasznie słychać na tej płycie i jestem z tego bardzo dumny. Zostaw mieszkanie w spadku bankowi, zrób niespodziankę dzieciom. Muszę się wyrwać na chwilkę na sesję zdjęciową. No i nie wiem, ile dzisiaj będę w tym biurze siedział, no zobaczymy, co ja tam zastanę. W środku nocy skończyli panowie montować stoły konferencyjne, także nie powinno być bardzo źle. Jeszcze muszę zadzwonić teraz do kolegi i się spytać, jak wygląda sprawa z informatyką. Dobra muza, lepsza niż wygodna jazda. Wynalazek 1, lokal 2. No jak to? Sukces! Sukces! Ale jak nie żony? No jak to? Pieniędzmi, no. Pieniędzmi? Tak. Oni nie dojadą, zapraszam na portrety. Dobra. Już możemy korzystać, wiesz. Korzystaj. Będziesz we vlogu. Świetnie.
Sukces! Oczywiście sukces. Ale to było dużo z czapki, co? Właśnie z czapką. Ale później zrobimy bez. Jakby chłopaki powiedzieli, że nie lubią tej czapki, to wtedy... Nie wiem, ją położę tutaj na przykład. Gdzie chcesz? Masz dziecko? Tak. Boi się ciebie, jak robisz taką minę? Nie, śmieję się. Czuję? Było strasznie? Nie, było fajnie. No. Kuba, co chcesz osiągnąć tą sesją zdjęciową? Chcę zobaczyć, jak wygląda moja lustra w domu. Coś fajnego, coś co chcemy tego. Żeby było fajnie. Dzisiaj wreszcie rano udało mi się pobiegać i to jest bardzo, bardzo duża porażka, że muszę używać słowa udało się. A dlaczego biegam? No zacząłem biegać po to, żeby generalnie rzecz biorąc się odstresować, bo mnie moja praca za bardzo stresowała. Po drugie, chciałem dać okazję mojej córce, żeby mogła obserwować, że tata to nie tylko chodzi do pracy, chodzi na próby, tylko też chodzi pobiegać i się rusza. Jest to jakiś składnik jego życia. Lubię biegać rano, bo rano zazwyczaj można się załapać na wschód słońca, a dzisiejszy wschód słońca był przepiękny.